O, jest. Jest 11. Justyna miała tu być o 10:30. I jej nie ma. Sprzęt rozstawiony, kawa zaparzona. Miałyśmy dzisiaj nagrywać odcinek o tym, która godzina. I ona chyba zapomniała w ogóle, która godzina. O, jest. Dobra, idę otworzyć. Czy ty wiesz, która jest godzina? No wiem, 12, ale o co ci chodzi? A o której miałyśmy zacząć nagrywanie? O 11, ale przecież mówiłaś, że masz czas do 14, to zdążymy jeszcze, damy radę. Justyna wie, jak odpowiedzieć na pytanie, która jest godzina, ale czy wy wiecie? Jeśli nie, to koniecznie oglądajcie ten odcinek. Nauczymy was, jak na kilka sposobów odpowiedzieć na pytanie, która godzina. A jeżeli jesteście też ciekawi, jak odpowiedzieć na takie pytania jak o której, od której i do której, to koniecznie zajrzyjcie na naszego patrona, tam będzie poszerzenie tego dzisiejszego materiału. Pierwsza bardzo ważna informacja jest taka, że w Polsce, inaczej niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, posługujemy się systemem 24-godzinnym. Więc zamiast 6, 8 albo 11 wieczorem, u nas często usłyszycie, że jest 18, 20 albo 23. Czasem jednak zdarza się, że na godziny popołudniowe mówimy właśnie 4, 6 czy 8. W dalszej części tego odcinka powiemy wam, jakie to są sytuacje. Justyna, za to, że się spóźniłaś, odpytam cię z godzin. No dobra, dajesz. Która jest godzina? A jest dzień czy noc na tym zegarze? Dzień. To 13. A gdyby była noc? To byłaby pierwsza. Godzina to rzeczownik rodzaju żeńskiego, dlatego wszystkie godziny, które Justyna wymienia, będą miały końcówkę A. Zobaczcie. Która jest teraz godzina? 3. A teraz? 6. A gdyby to było popołudnie? To 18. A teraz? 9 albo 21. Justyna, podnoszę poziom trudności, dorzucam minuty. O nie. Która jest teraz? Teraz jest 13:15. A gdyby to był środek nocy? To byłaby 1:15. A teraz która jest godzina? Teraz jest 15:35. A bardzo wczesnym rankiem? To 3:35. Jak widzicie, do godzin dorzucamy minuty w ten sposób, że posługujemy się nimi jak liczebnikami głównymi. Jeżeli jeszcze nie znacie wszystkich liczebników głównych po polsku, albo macie z nimi nadal trochę problemów, to kiedyś zrobiłyśmy już o nich wszystkich odcinek, zobaczycie go o tutaj. Jak widzicie, Justyna odpowiada na pytanie, która godzina, trochę tak jakby czytała zegar cyfrowy. To jest taki najprostszy sposób odpowiadania na pytanie, która jest godzina i zawsze się on sprawdza. Jest jednak inny, bardziej tradycyjny i mnie on się kojarzy z czytaniem zegara analogowego właśnie. Warto się go też nauczyć, bo wielu Polaków w ten właśnie sposób odpowiada na pytanie, która godzina. No to testujemy. Justyna, która godzina? Teraz jest 4:05. A tutaj która jest godzina? A to jest 8:15 albo 8:15. A teraz która jest godzina? A teraz jest 9:40 albo 11:40. Jak widzicie, kiedy mówimy o minutach od 1 do 30, to używamy przyimka po. I zamieniamy też kolejność informacji. Ja wcześniej mówiłam na przykład 11:15, a teraz powiem 11:15, czyli najpierw są minuty, a dopiero potem godziny. Ale dlaczego 11, a nie 11? Bo przyimek po łączy się z miejscownikiem, a on wymaga końcówki ej. Oczywiście nie musicie pamiętać miejscownika, pamiętajcie tylko, że w tym systemie do każdej godziny dodajemy końcówkę ej. 12, 13, 14, 15 i tak dalej.
To co, poćwiczymy jeszcze? O Jezu, znowu? Ćwiczeń nigdy dosyć. No dobra. Teraz jest 10 po 11 albo 10 po 23. A to 20 po 8 albo 20 po 20. Kiedy duża wskazówka na zegarze przesuwa się na godzinę 6, to mówimy, że jest w pół do tej godziny, która nastąpi za pół godziny. Przetestujmy na Justynie. Która jest godzina? Teraz jest w pół do drugiej. A teraz? W pół do czwartej. A teraz? W pół do dziewiątej. Jak widzicie, w konstrukcji z w pół do też mamy przy godzinie końcówkę ej. Dla dociekliwych tym razem to już nie jest miejscownik, tylko dopełniacz. Ale końcówka zostaje ta sama, więc nie musicie pamiętać tych gramatycznych informacji. Ważne, żebyście zapamiętali w pół do plus ej. W pół do czwartej, w pół do piątej, w pół do szóstej i tak dalej. Kiedy duża wskazówka przekroczy szóstkę i do następnej pełnej godziny zostaje mniej niż 30 minut, zmieniamy konstrukcję. Justyna, która jest godzina? Za 25 druga albo 14. A teraz? A teraz jest za 10 czwarta albo za 10 16. A teraz? A teraz o, przepraszam, coś ci uciekła, ta mała wskazówka, ale jest za 5 piąta albo za 5 17. Jak widzicie, potrzebujecie nie tylko innej konstrukcji, ale też innego przyimka. Zamiast po pojawia nam się za i budujemy tą konstrukcję w ten sposób, że musicie sobie policzyć, ile minut zostało jeszcze do następnej pełnej godziny i powiedzieć najpierw za, potem tą liczbę minut, którą sobie policzyliście, a potem godzinę. Wszystko w mianowniku, w podstawowych formach, nie martwimy się już żadnymi końcówkami. To co? Jeszcze kilka ćwiczeń? No dobra. Która jest? Teraz jest za 26 albo za 2018. A teraz? A teraz jest za 10 druga albo za 10 14. Boże, już za 10 druga? Co, lecisz po Antka? Nie, no nie, dopiero jest. Nie, jeszcze mamy trochę czasu. Ten system, który może Wam się wydawać bardziej skomplikowany, bo używamy w nim przyimków za, po, w pół, do, musimy używać odmiany, jest jednak w Polsce dużo bardziej popularny w takiej codziennej komunikacji i to z nim częściej się prawdopodobnie spotkacie. I ten system też wiąże się z tą sytuacją, o której Aga mówiła Wam na początku. Wspomniała ona wtedy, że czasami zamiast systemu 24-godzinnego używamy tego 12-godzinnego i to się dzieje właśnie wtedy, kiedy używamy tych wszystkich przyimków i przypadków. Bo wiadomo, że jak Aga powie mi wpadnij do mnie za 24, to nie chodzi jej o 4 rano, tylko 16 po południu. Znaczy raczej chodzi mi o za 10 piątą. Mamy też w języku polskim słowo kwadrans, które oznacza 15 minut. Justyna, powiedz, która jest godzina, używając słowa kwadrans. Teraz jest za kwadrans siódma. A teraz? A teraz jest kwadrans po siódmej. Kwadrans to jest już takie trochę archaiczne, rzadko używane słowo, ale nadal czasami usłyszycie je od osób starszych. Jak widzicie, żeby odpowiedzieć na pytanie, która godzina, trzeba poznać dwa sposoby. One się przydają również wtedy, żeby zrozumieć, co Polak nam odpowiada na pytanie, która godzina. Więc żeby Wam się to jeszcze lepiej utrwaliło, poćwiczymy, a ja jeszcze trochę pomęczę Justynę. Justyna, która godzina? Teraz jest 25 po 8. Albo w tym drugim systemie? 8:25. A teraz która jest godzina? Teraz jest 10:20. Albo? Albo 20 po 10. A teraz używając słowa kwadrans. A teraz jest za kwadrans piąta, chociaż ta mała wskazówka. Przepraszam, tak. Gdzieś ci uciekła. Tak, za kwadrans piąta. To jeszcze jedno pytanie. Która jest godzina?
Teraz jest 5 po 8. Albo 8:05. Aga, a ten twój zegarek tam, to on dobrze chodzi? Nie miałaś iść po Antka za 10:02? O rany, trzymaj. No to na dzisiaj to już chyba wszystko. Mamy nadzieję, że nauczyliście się, jak odpowiadać na pytanie, która jest godzina. Pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście sobie rozszerzyć ten temat, to dodatkowe materiały znajdziecie u nas na Patronie. Wszystkie linki tam na dole. No i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku Easy Polish. Do zobaczenia!